Właśnie m, negocjować na nowo, tak, czy otworzyć pewien przetarg, czy, czy ofertowanie na kategorię, e, właśnie, no, na przykład piwo. E, no to co w bazie danych jesteś w stanie pisać kategoria piwo i wyskakują wszyscy, którzy są. E, Którzy kiedykolwiek z Wami się zetknęli, dostawcy, którzy mogą jakby brać udział w tym ofertowaniu? Czy, czy Jak to wygląda? No bo przecież musicie najpierw, zanim wyślecie specyfikację, konkretną, konkretne zapytanie, musicie najpierw wybrać grupę dostawców, do których je to zapytanie skierujecie. Tak, no rzeczywiście są takie kategorie, gdzie ta baza a, jest, jest, jest bardzo oczywista, czyli taki dobór podstawowej palety dostawców jest, no każdy z pamięci będzie w stanie zrobić, no ale też. Trzeba mieć tą świadomość, że żadna, żadna branża nie stoi w miejscu. Każda branża się rozwija, są, są, są nowe podmioty, więc zawsze. My to definiujemy. Może nie brzmi to zbyt elegancko, ale w żargonie zakupowym to jest dopuszczenie świeżej krwi, czyli, czyli dostawców, z którymi nie pracowaliśmy, z którymi się nie znamy, po to właśnie, żeby spojrzeli świeżym okiem na to, co kupujemy i zaproponowali, jaki mają, jaki mają na to pomysł. I teraz, jeżeli pytasz mnie, jak wygląda to w idealnym świecie, no to w idealnym świecie, po pierwsze masz super system, do którego się logujesz, wprowadzasz sobie dane takiego kontrahenta, i jeszcze system jest w stanie Ci przypomnieć, wysłać monitoring. I, który yy, chociażby jest sprzęgnięty z czasem trwania Twojego kontraktu i tak naprawdę rola kupca sprowadza się do wygenerowania sobie raportu, yy, wysłania zaproszenia, spotkania się, z, zorganizowania zapytania przy oczywiście uprzednim zbudowaniu specyfikacji, więc to idealny świat w dużym hmm. uproszczeniu tak by wyglądał. No i świat realny jest taki, że w każdej organizacji choćby zatrudniała, czy zatrudnia 100 kupców, czy, czy zatrudnia ich dwóch, to, 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 to ilość tych działań, które, które, które są robione na, na, na wczoraj jest niestety duża. I, i każdy, spróbuje, każdy próbuje z tym na swój sposób walczyć i, i pewnie na swój sposób osiąga w tym mniejsze czy większe sukcesy, ale myślę, że, że nawet bez takiego systemu wystarczy zwykły Excel, czy zwykła baza, czy, czy zwykły Access, czy narzędzia, które są dostępne w środowisku najczęściej wykorzystywanym przez, przez, przez wszystkich, ale pod, pod Makosem też myślę, że, 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 że bez problemu się znajdzie arkusz czy, czy bazę. I, I tak naprawdę zrobienie sobie prostej tabeli, tak? czyli nazwa kontrach ta kategoria czy produkty, które, które ma osoba kontaktowa z imieniem, nazwiska i danych, danych jeżeli jesteś w stanie podlinkować do tego jakiś katalog czy, czy, czy nawet PDF-a ze zdjęciami opisami, no to to już jest super. I teraz mając coś takiego, no tu wracamy do tego idealnego świata, tak? No, nie będę, nie będę zakłamywał rzeczywistości i mówił, że, że, że każdy z nas, czy, czy, czy ja osobiście, czy każdy z moich kupców jest w stanie, żeby w czasie ilości postępowania ofertowych, które mamy codziennie do tej bazy, wprowadzić dostawcę, które się, się, się z nami kontaktują. Ale fakt, faktem, po dużych zapytaniach ofertowych, czy, 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 czy firmy, które, które widzimy, że są istotne, staramy się na bieżąco taką bazę rozwijać, albo każdy kupiec sobie ją prowadzi lokalnie albo gdzieś tam, lepiej, żeby ona była centralna i każdy miał do niej dostęp, no i potem no, szybko, szybkie przefiltrowanie, tak? Więc, mhm. więc jeżeli masz tą dyscyplinę, no mówię, w, świecie, w świecie idealnym robi to system, w świecie nieidealnym masz, masz Excela i, mhm. i trzeba się trzymać tej dyscypliny, to, to potem zyskujesz na czasie sporo, dobierając sobie mhm. kontrahentów. No dobrze, a co, jeżeli mamy do czynienia z nową technologią? Czyli przychodzi do Was jeden oferent i mówi, że no, nad czymś pracuje, że to jest jakby nowy ich pomysł. Ja nie mówię, że to jest jakiś tam startup, że nie wiem, mają patent na to, bo wtedy wiadomo, jak mają na to patent, to są jedynym dostawcą, koniec, kropka. No ale pracują nad jakąś technologią, em, która no, jest nowa i ona zaczyna dopiero gdzieś na rynku się pojawiać. No to co wtedy, jeżeli ona Was zainteresowała, chcecie ją kupić, ale chcecie jednocześnie sprawdzić, czy przypadkiem na tym samym problemem czy rozwiązaniem nie pracuje jeszcze pięć y, y, innych, nowo powstałych startupów. Wiesz co, w zakupach, tak samo jak, jak koledzy z innych zespołów, mamy takie fajne, magiczne skróty, którymi my rzucamy między sobą, a, a potem wiesz, nie, nie, nie wszyscy obok wiedzą o co chodzi i, i kupiec chodzi, chodzi do mnie, żartuje, ale, ale jednym, jednym z, te, z takich magicznych, często używanych, czasami nadużywanych skrótów jest RFI, RF, RFQ albo RFQ. P, albo RFX to są takie tematy, które funkcjonują. No i teraz właśnie RFI. Jest, jest panaceum na to, co pytasz, czyli to jest zapytanie ofertowe, w którym pytasz, czy zapytanie ofertowe, zapytanie wysyłane do dostawców, gdzie pytasz o informację, a nie, nie o wycenę, czy nie o dany produkt. Czyli właśnie, mając potencjalną bazę, czy mając bazę potencjalnych dostawców, jesteś w stanie chociażby po rozmowach, które odbyłeś, albo po, po, po takim ogólnym briefingu ofert, które docierają, bo no, mówmy się, że do każdego działu zakupów, yy, szczególnie w większych firmach, ilość dziennie ofert mniejszych, większych, które, czy ogólnych, których to spływa jest, jest dość duża, więc jeżeli w jakiś sposób jesteś w stanie to filtrować, no to już możesz e, znaleźć kilku dostawców, do których zapytasz, czy przypadkiem nie mają takiej usługi, bo być może mają, ale jeszcze się nie zdążyli pochwalić, mhm. więc to jest, to jest jedno narzędzie, którym, czy, czy, czy jedno rozwiązanie, którego, którego, możesz, którego możesz zasięgnąć. E, innym tak naprawdę jest no, rozmowa z... Dostawcą, który się do ciebie zgłasza, jeżeli widzisz, że to jest nowa technologia, nie jesteś pewien jakichś aspektów, to na zasadzie jakiegoś labu z, uruchomienie sobie. Testu, tak? Mniej schowanego w back albo albo bardziej, w zależności od, od tego, na ile widzisz, że jest to ryzykowne, na ile widzisz, że może to być fajne, i przetestowanie. No i wtedy, wtedy, jeżeli jest to technologia, która jest nowa, no bo rzeczywiście, gdybyś odrzucił ją z góry, no to pozbywasz się mm, wszelakich innowacji i być może mm. e, elementu, który pozwoli zmienić układ sił na rynku. Tak? Jeżeli mówimy, czy, czy, czy wprowadzić element, który cię wyróżni w jakiś znaczący sposób, no bo ten w takiej sytuacji, ten kto był pierwszy, ten, ten jest zauważony, a reszta już mm. kopuje to rozwiązanie. Więc, więc uruchomienie takiego labu, nazwijmy to kolokwialnie, byłoby, wydaje mi się, drugim rozwiązaniem, którym, które można ustawić. No tutaj też wracamy do trochę do tej teorii zakupowej. Jak rozmawialiśmy o procesie zakupowym, o budowaniu specyfikacji, jedna z firm konsultingowych, dużych, nie będę tutaj rzucał nazwą, kiedyś prowadziła badania na, na realnych, e, e, dużej próbie ilości przeprowadzonych procesów i oni udowodnili, że tak naprawdę na... E, e, w momencie budowania specyfikacji, czyli w momencie, kiedy jesteś na etapie budowania specyfikacji, decydujesz, oni to definiowali, że w ekstremalnym przypadku między 78% przyszłych kosztów czyli to wracając do naszego tematu telewizora czy smartfona jeżeli wybierzesz sobie smartfona X. No to potem możesz sobie wybrać trzy sklepy, które gdzieś tam przygotują Ci ofertę. No i jedna powiedzmy, jak mówimy o kilku tysiącach złotych, może jak będziesz miał szczęście, to będzie o jakieś, nie wiem 100, 200 złotych tańsze od, od drugiego, bo ty to stosunkowo nieduże. w momencie, kiedy jesteś na etapie budowania specyfikacji, czyli kiedy poszukujesz smartfona i tak naprawdę brand tego smartfona ma dla Ciebie mniejsze znaczenie, bo interesuje Cię specyfikacja i elementy, które są dla Ciebie istotne, no to się okaże, że możesz taki telefon mieć być może za 10% 10% tańszy niż, niż ten, który wybrałeś. Więc to. To, to tak tutaj bym, bym zdefiniował i naprawdę ta specyfikacja, która się przejawia, przenika przez, przez, przez te wszystkie odcinki, jest niezwykle istotna, bo to jest ten moment, gdzie jesteś w stanie zdefiniować sobie e, poziom kosztów lub uzależnić się od dostawcy, to jest też ryzyko, jeżeli pójdziesz zbyt szybko i zbyt szybko zostaniesz oślepiony nowością tej technologii i rzeczywiście jest to coś, co, co się wyróżnia, ale z drugiej strony jest z jednej nietypowe, z drugiej dość skomplikowane do wdrożenia, no to potem się okaże, że dostawca na przykład będzie Ci zmieniał warunki handlowe i ta oferta no nie do końca będzie się spinała z Twoim biznes modelem, no ale zmiana będzie generowała duży koszt i będziesz tak trochę w pułapce, no bo co byś nie zrobił, to, 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 to kosztuje cię drożej. Więc to są, to są ryzyka związane z kolei z zbyt szybkim pójściem za jednym dostawcą. Mhm. Jeszcze z takich narzędzi, które dotykają dostawców, no to są różnego rodzaju formularze które przed rozpoczęciem współpracy, już na przykład jest po wyborze tak, oferenta, ale przed jeszcze rozpoczęciem współpracy trzeba dokonać pewnych formalności. Sami często dostajemy, jeżeli ktoś się zdecyduje na współpracę z nami, właśnie najpierw wysyła nam taki formularz do wypełnienia, gdzie wpisujemy wszystkie dane NIP, -y, dane rejestrowe spółki, numery kont, formy płatności i tak dalej, forma reprezentacji, adresy do osób, kontaktowych odpowiedzialnych tak dalej i tu znowu pytanie bo ja już się spotkałem z różnymi systemami najczęściej Formularz Excel tabela do wypełnienia, czy PDF, ale edytowalny, który mam wypełnić. Mniej w Wordzie, który mam wydrukować, wypełnić ręcznie, zeskanować i odesłać, chociaż takie też były. No i coraz częściej widzę, że są takie systemy, gdzie dostaję po prostu link do specjalnego, dedykowanego systemu, gdzie się loguje, zakładam swój profil, wypełniam wszystkie swoje dane, tam jest no, sporo tych online, rzeczy. Tak, tak? No, tak, online, absolutnie do przejścia. I to zostawiam, tak? I to już trafia gdzieś nam do, do, do centrali, ktoś, kto to weryfikuje. I dopiero po zaakceptowaniu um, no, jesteśmy wprowadzeni właśnie jako dostawca. Um, jest zgenerowany numer PO naszego zamówienia. Wystawiamy tak, właśnie tam dokumenty, odpowiednie inne rzeczy i tak dalej. Takie, nie wiem, jak u Ciebie to funkcjonuje. Znaczy system, o którym mówisz, funkcjonuje w momencie wdrożenia systemu, o którym rozmawialiśmy, czyli właśnie taka platforma Procure to Pay, no to jest to, jest to rozwiązanie, które, które mm. daje taką możliwość. Więc w momencie, kiedy, kiedy masz taki system wdrożony, to tak naprawdę nie powinno być innej innej drogi. Teoretycznie system daje możliwość, że, że dany kupiec może wprowadzić kontrahenta mm. ręcznie, no ale idealnie jest robienie tego w ten sposób, wtedy jest pełen, pełen ślad, kto, kto dostawcy zakłada. Jeżeli pytasz dokładnie o, o, o mój case o Orbis, to jesteśmy na etapie wdrażania wdrażania takiego narzędzia, które w pełni będzie funkcjonowało w kwestii automatyzowania procesów zakupowych. Ono e, co do zasady już działa. Pierwsze, pierwsze zapytania ofertowe organizowaliśmy za, 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 za pomocą tego narzędzia. Nie mamy jeszcze bazy dostawców, e, która byłaby w pełni online, więc, e, więc jeżeli wprowadzamy dostawcę na listę dostawców e, przez nas rekomendowanych, to, to robimy to klasycznie Excel, mhm. wysyłamy, prosimy i, i, i osoba od nas odpowiedzialna za administrację takiego dostawcę rejestruje, ale myślę, że no przyszłość to jest właśnie ten system, gdzie każdy ma swój dostęp, dostawca ma, 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 ma swój. My mamy tę część back office'ową i tym, tym zarządzamy. To dodaje Ci pełne uszczelnienie procesu i też daje możliwość zweryfikowania jakby rozdzielenia, tak, i, hmm. i tak naprawdę zautomatyzowania procesów. Dostawca jest odpowiedzialny za przygotowanie swojej oferty w taki sposób, jeżeli mówimy to o systemach, które dodatkowo mają możliwość ekspozycji produktów, tak. Hmm. Um, jako dostawca logujesz się, rejestrujesz, potem wprowadzasz swoje produkty, wprowadzasz warunki handlowe, kupiec tak naprawdę ogranicza się do tego, że weryfikuje tą ofertę, weryfikuje, czy to, co wprowadziłeś, to jest to, na co się zgodziliście w, podczas postępowania ofertowego, um, i oferta jest widoczna. Tak? Ja myślę, że to dla kupca jest o tyle ważne i e, bezpieczne narzędzie, że jakby ze swoich barków absolutnie zdejmuje odpowiedzialność absolutnie, za tak. wprowadzenie jakiegoś ludzkiego błędu absolutnie tak. przy wprowadzaniu tak. numeru konta chociażby, czy nazwy firmy, nip czegokolwiek innego. Mówi o takich bardzo przyziemnych tak, rzeczach, exactly. idąc dalej do tych skomplikowanych już związanych z ofertą. Tak? Tak. Że, że to stoi po stronie dostawcy i to on musi tego, wtedy tego pilnować, więc od strony zakupowca to takie narzędzie myślę jest od bardzo bez, daje duże bezpieczeństwo. To na pewno, ale też jest um, drugi element od strony do zakupowca, który jest istotny. W momencie, kiedy mówimy o systemach, no może nie tylko to Pay, bo tutaj już przechodzimy bardziej w kierunku systemów e, nazwijmy to e-commerceowych, które w jakiś sposób e, zarządzają relacją z dostawcą w ten sposób, że dostawca się loguje nie tylko jest zarejestrowany jako dostawca w tym systemie, ale, ale wystawia um, ofertę, swoją ofertę, no to też kupiec ma gwarancję, zakładając, że um, warunki cenowe, które wprowadziłeś na platformę są takie, jakie, jakie powinny być, że jako dostawca to ty dbasz o ten kontent. Czyli kupiec, sprzedając czy promując te rozwiązania w obrębie swojej organizacji, wie, że jako dostawca będziesz to robił, bo będzie Ci zależało na tym, żeby ta oferta była w interesujący, prawdziwy sposób zaprezentowana, tak żeby, żeby, żeby organizacja chciała, chciała kupować. Szczególnie, że mówimy tu o kilku dostawcach dla danej kategorii mhm. i produktów. Myślę, że yy, chyba tyle w temacie yy, narzędzi wykorzystywanych w zakupach. Chyba, że coś, coś jeszcze podsumować. Myślę, że wyczerpaliśmy temat na, na takim poziomie. Yy. Ogólności bym powiedział, bo weszliśmy w kilka, w kilka tematów dość, dość szerzej, ale, ale, ale podsumowując tak, te narzędzia, narzędzia możemy podzielić, tak jak na samym początku zrobiliśmy, na, na takie narzędzia back-officeowe, strategiczne, których zakupowcy używają do budowania strategii zakupowych, to tak trochę od strony kuchni, ale jeżeli chodzi o te narzędzia ogólnodostępne i łączące dostawcę ze, ze sprzedawcą, to, to wydaje mi się, że, że platformy ProcloPay systemy komersowe, e które, które gdzieś na, na końcu wspomnieliśmy, to będą takie narzędzia XXI wieku, gdzie, gdzie myślę, że nowożytna działalność i organizacja zakupowa będzie się nimi mocno wspierała. Dziękuję Ci bardzo. W takim razie za kolejny odcinek. Mam nadzieję, że bardzo dużo wiedzy. Ludzie, którzy pracują w zakupach obecnie, wyciągną z tego dla siebie, ale ludzie, którzy myślą o tym, na przykład, żeby związać się w ogóle z tego typu zawodem, niewątpliwie ciekawym. Moim Państwa gościem był Jakub Świątnicki z grupy hotelowej Orbis. Dziękuję Ci serdecznie. Również dziękuję. Do usłyszenia. To była audycja pierwszego na świecie Radia Choreka. Znajdziesz nas na www.choreka.bce.pl